kilka dni, niemal można powiedzieć w Wigilię do rocznicy 11 lipca, rozmawiamy z panią. Dzień dobry. 11 lipca 1944 roku to się stało. Wołyń po prostu krwawiła przez morderców, którzy myśleli, że za rachunek życia ludzi, Polaków, których mordowali, będą mieli wolność. Ale to było naprawdę prawdziwe morderstwo, które ludzi zabijali, tak? Faktyczne ludobójstwo, którego nie powinno było być. I my teraz, Ukraińcy, to mamy na sumieniu, bo uważam, ja, Ukrainka, nie wstyd za to, bo mieszkam już 22 lata w Polsce, w którym naród jest szlachetny bardzo, tolerancyjny, pomaga mnie, rozwija moje talenty, daje mnie wyczucie wolności, że mnie tu dobrze, nikt mnie nie obraża, wstyd mnie za to, że my nie mamy tak bohaterów. Te bohatery zabili w nas tu wolność powiedzieć, że bohatery u nas jest. Nie ma, bo my nie czujemy się w swoim kraju bohatersko. My czujemy się jakby naród, który nie ma tak kultury. Kultura u nas fajna. Naród fajny, tylko nie mamy dobrych bohaterów, takich jak Polska ma naprawdę cudownych ludzi, którzy walczyli za swój kraj, patriotów, którzy mówili zawsze, że strzelają we wroga diamentem. My nie możemy. Pani przytoczyła piękne słowa, którymi opisuje się żołnierza, polskiego żołnierza Zygmunta Rumla, który został rozdarty końmi na Wołyniu, który pojechał rozmawiać z Ukraińcami. Był bezbronny, broń zostawił, a taki los go spotkał. My wysłuchaliśmy wyznania, świadectwa pani, która pochodzi z Iwano-Frankiwska. Prawidłowo mówimy ze Stanisławowa, tak. Miasto Stanisławowa, gdzie wszyscy wracają do Stanisławowa, odnawiają Pałac Potockich, ale to Polacy odnawiają, pomagają im też Ukraińcy, ale powiem, że tak bardzo to się ciągnie długo, bo ja już tu 22 lata, no i chcę powiedzieć, że wraca, wszystkie te historie wracają ze Stanisławowie. Ukraińcy chcą, żeby to było Stanisławowo, bo to są polskie ziemie, polskie. Stanisławow, Ternopil, prawda, Stanisławow, te Huculszczyzna, to też byli, prawda, Polacy tam. I my zawsze, mój dziadek mówił, Polacy to naród szlachetny, zawsze z nim warto żyć w zgodzie. Dziękuję bardzo pani, jestem bardzo wzruszona. Prawdziwe słowa, piękne słowa, takie świadectwo i wyznanie. Ogromne moje słowa uznania. No dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz chcę podziękować polskiemu narodu, bo gdzie by ja nie była, na wszystkich koncertach ja doceniam tę kulturę, jaką polski naród niesie i propaguje swoim dzieciom, bo warto przekazywać dzieciom pokoleniu, co my powinny brać przykład. Wobec Boga i tak wszyscy jesteśmy równi. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.